Jedno z najważniejszych stanowisk i nasza działalność generalnie dotyczy rzeczy bardzo ważnych dzisiaj, to znaczy próbujemy robić wszystko, żeby ratować klimat, tak? Ponieważ wiemy, że tutaj zmiany klimatyczne doświadczamy, obserwujemy tego zjawiska i działania czy te nasze prace skoncentrowane są głównie na tym, żeby wypracować technologie, które pozwolą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Tak? Zmniejszymy zapotrzebowanie na energię elektryczną, ograniczymy ilość czynników tak zwanych F-gazów, które niszczą ozon. No i przede wszystkim próbujemy wypracować technologię, która pozwoli na efektywne wykorzystywanie ciepła odpadowego, a zwłaszcza ciepła niskotemperaturowego. To znaczy takie, które w energetyce już do niczego się nie nadaje, my próbujemy zrobić z tego chłód użytkowy. No i jak do tej pory nam się to udaje. Mamy tutaj, to jest właśnie stanowisko nasze, układ strumienicowy, gdzie za pomocą fali uderzeniowej podnosimy ciśnienie i uzyskujemy efekt chłodu, gdzie do napędu wykorzystujemy właśnie ciepło odpadowe. No, w naszym przypadku celujemy, żeby wykorzystać ciepło sieciowe, czyli o temperaturze mniej niż 65 stopni. Dzięki temu możemy bardzo efektywnie współpracować z siecią ciepłowniczą, co może mieć efekt na przykład w postaci układu centralnego chłodzenia, tak? Czyli do dużych osiedli, do dużych obiektów możemy wykorzystać ciepło to sieciowe do produkcji chłodu na cele na przykład klimatyzacyjne. Dzięki temu mamy ograniczenie energii elektrycznej, zapotrzebowanie na energię elektryczną i korzystamy z bezpiecznych dla środowiska czynników chłodniczych. No, dzięki temu pozytywnie wpływamy na środowisko. To jest główny obszar naszych badań.